Dobry wieczór z tej strony Prey i zapraszam Was bardzo serdecznie do po pierwsze podsumowania 31 października na eurodolarze, a po drugie wróżenia z fusów, jeśli chodzi o 1 listopada, czyli rozpoczęcie się nowego miesiąca handlu na rynku Forex. Moi drodzy, dawno takiej formy nie było i wiele osób też to zauważyło, natomiast już wracam po tej przerwie. Wiecie, rozpoczęcie nowego challenge'u na FTMO, do tego jeszcze podciągnięcie swojej psychiki jako tradera, do tego praca i tak. I tak dalej, i tak dalej, musiałem troszeczkę sobie od tego odpocząć. Um, to, co ja Wam tu prezentuję, to moja prawdziwa przygoda z tym, a nie jakiś sposób na to, żeby wcisnąć Wam kurs. Um, na ten moment pokazuję Wam tylko i wyłącznie swoją. Przygodę. I moi drodzy, wygląda to w taki sposób, jeśli chodzi o to, co wydaje mi się, że jest prawdopodobne, bo tak jak wspomniałem, będziemy sobie troszeczkę wróżyć i pisać różne scenariusze. Pamiętajcie, że nic, co tutaj usłyszycie, to nie jest oczywiście porada inwestycyjna. To są tylko i wyłącznie gdzieś tam moje przemyślenia, mój sposób na to, w jaki ja widzę możliwości spekulacyjne w dniu jutrzejszym. Moi drodzy. Patrząc z perspektywy monthly, no to ten miesiąc zamyka się moim zdaniem pod znakiem nieudolnego zaatakowania wyceny 1,07 na euro-dolarze. I co to powoduje? To powoduje to moim zdaniem również to, że będziemy mieli w tym momencie swing low'a pod znakiem zapytania. To znaczy, zaczynając może od początku... Wywaliliśmy tego tutaj order blocka, zrobiliśmy tak zwany break of structure, no i w tym momencie go testujemy, czyli on się stał bearish, nie, bullish breakerem tak naprawdę. Jeśli źle tłumaczę, breakery i tak dalej, poprawcie mnie w komentarzach, bo jest to dosyć zawiła tematyka, jeśli chodzi o te order bloki, które są nieco bardziej sprecyzowane, więc tutaj śmiało zapraszam do dyskusji. Natomiast patrząc na to z samej perspektywy możliwości na swing lowa, no to oczywistym jest to, że bardzo możliwe, że przyszły miesiąc będzie pod znakiem zapytania ataku właśnie bardziej w stronę 1,044, czyli tych okolic czwórki na euro-dolarze. No i tak też weekly się Trochę prezentuje, no bo jeżeli zamkniemy się w tym tygodniu w taki sposób, no to mamy utworzonego swing higha, czyli po prostu nic innego, jak um, zebraliśmy po prostu odpowiednią ilość płynności, no i możliwe, że będziemy atakować rzeczy troszeczkę niżej. Um, więc na ten moment Monthly Bullish ale to naprawdę tylko na ten moment um, i na to co widzę tutaj na wykresie, ale jeśli chodzi o interwał weekly, no to już moim zdaniem tutaj możemy patrzeć bardziej w stronę bardziej w stronę e, właśnie mm, niedźwiatków, czyli bearish, bearishness na rynku, czyli nic innego jak po prostu e, możemy oczekiwać spadków, jeśli chodzi o wykres weekly. No bo z tej perspektywy tutaj e, tak naprawdę patrząc dosyć łopatologicznie, e, no to nie cały czas walczymy tak naprawdę od tego tutaj um, order bloka którego przebiliśmy tak ledwo co um, natomiast natomiast no, za długo to się nad nim nie utrzymaliśmy jeśli chodzi natomiast moi drodzy o daily no to popatrzymy sobie na cały ten range który tutaj mamy um, no i Użyjemy narzędzia premium and discount, czyli po prostu niczego innego jak 50%. Nazwając to prosto i logicznie. 50% całego tego ruchu, bo tutaj w tym miejscu tak naprawdę gdzieś bazujemy. No i tutaj jeśli chodzi o. 50% zawsze jakiegoś zakresu, no tu buja. Na suwałkach dzisiaj wiatr mamy, wiatr taki, a nie inny, moi drodzy, więc wygląda to w taki sposób, jeśli chodzi o tą 50, zaraz popatrzymy sobie od razu już na h jak to wygląda nieco bardziej precyzyjnie, zaczynając od początku. Moi drodzy, patrząc na początek października, no to zebraliśmy, zebraliśmy tą płynność z tego miejsca, ta płynność, którą tu zebraliśmy, jeśli chodzi o sprzedaż, no nie, nie tak naprawdę, nie Rzuciła gdzieś na kolana tutaj euro dolara, więc utworzyliśmy, można powiedzieć, jakiś trend wzrostowy tak? w tym momencie. Natomiast jeśli chodzi o ten trend wzrostowy, no to ja mam już do niego, co do niego, kilka zastrzeżeń. No bo po pierwsze, to, że zebraliśmy tą płynność, nie spowodowało, jakby Spowodowało to, że po prostu mieliśmy tutaj ten spadek, czyli nic innego jak atak na te Liquidity, które są w tym miejscu. Liquidity to płynność po angielsku. Jakby, sorry za anglojęzyczne wstawki i to, że tutaj to piszę po angielsku, ja w ten sposób się tych rzeczy po prostu uczyłem. Więc jeśli chodzi o, o ten ruch tutaj, no to moim zdaniem to, że zebraliśmy to Liquidity z tego miejsca, czyli nic innego jak wycenę. Patrząc na to z tej perspektywy, 1,05232, czyli okolice tej 0,5. No, to nie wywaliło nam to wyceny na tyle wyżej, żebyśmy zebrali płynność z tego miejsca, czyli właśnie z okolic 1,07. Podbiliśmy się tam dzisiaj bardzo ochoczo, no bo wtorek. Natomiast bardzo ochoczo została wycena również zgaszona, przez co trafiliśmy właśnie z tego bearish order bloka, który miał miejsce tutaj, do tego bullish order bloka ponownie. No, i teraz pytanie: pytanie, jak się to rozegra? Moim zdaniem, ja jednak bardziej stawiam Stawiam się po stronie byków, boże. <laughs> nie nie, nie byków tutaj, nie, nie, nie można mylić tych dwóch zwierzątek, bardziej jednak nastawiałbym się na spadki. Natomiast oczywiście to, co pokaże dzień jutrzejszy, to pokaże dzień jutrzejszy i trzeba się adaptować do rynku, a nie po prostu trzymać się kurczowo swoich przekonań na bazie rysowanych na wykresie. To jest tylko to, co po prostu gdzieś możemy sobie spekulować, jak będziemy reagować w konkretnych miejscach na konk i Zapatrywać się na konkretne wydarzenia. Zebraliśmy teraz to shortem Liquidity, no i zobaczymy, na ile ta podbitka będzie miała miejsce. Ja chciałbym się gdzieś zapakować tutaj w okolicach tego, jednak 0,6 no, 6 takie 5, 6, 50, może coś takiego. Um, Coś takiego bym chciał się tu zapakować, ale zobaczymy. Zobaczymy, co da rynek. Możliwe, że będę obserwował go jeszcze dzisiaj. Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Możliwe, że ustawię sobie jakieś zlecenie oczekujące, bo naprawdę mi się to podoba w kontekście tego, jak gdzieś tam te wszystkie elementy tej układanki na ten moment się składają. Natomiast to się, moi drodzy, okaże, oczywiście. Więc tak ja widzę na ten moment euro. Dolara z tej perspektywy. Um, dajcie znać, jak Wy go widzicie, oczywiście w komentarzach. Zapraszam Was serdecznie do dyskusji. Um, no i cóż, miłego wieczoru i do usłyszenia.